Cześć! Cześć! Witajcie w kolejnym bonusowym odcinku, w którym czytamy świadectwa, które przysłaliście nam na maila. Bardzo dziękujemy za to. Jest tego bardzo dużo. Jesteśmy znowu zadziwione tym, jak Pan Bóg działa w Waszych serduszkach dzięki naszej miernej posłudze. I zapraszamy Was do wysłuchania tego, co do nas wysłaliście. I może ja zacznę, jeśli bardzo mogę, proszę. Bo to jest świadectwo, które przysłaliście w związku ze świadectwem Olka, czyli który nie występował w Kobiecie Rakiecie, ale występował na tym kanale w serii świadectw. I polecamy Wam bardzo to świadectwo, bo tak. Jest mocne. Tak. To było pierwsze w tej historii tego kanału i w ogóle jedno chyba z nielicznych świadectw osoby homoseksualnej, która zdecydowała pójść za Bogiem i zrezygnować na ten moment ze związków homoseksualnych. A co więcej, Olek w tej historii, na koniec tego odcinka, powiedział pierwsze w swoim życiu proroctwo i bardzo się wstydził i krępował, bo powiedział, że po prostu widzi niebieskie spodnie i uważa, że Bóg chce w tym momencie przyjść ze swoją obecnością do osoby w niebieskich spodniach. No i wahał się, ja mu poradziłam, żeby to powiedział, no i w końcu powiedział. I teraz właśnie przychodzi taka historia od osoby podpisanej Ona. Mam dziś na sobie niebieskie spodnie i od dzieciństwa zmagam się ze skłonnościami homoseksualnymi. Ostatni czas był dla mnie niewyobrażalnie ciężki. Samotność, epizody depresyjne, silny kryzys wiary i kompletna bezsilność. Kilka dni temu poprosiłam Boga o znak i interwencję, bo czułam, że długo tak nie wytrzymam. Dziś przesłuchałam do końca Wasz odcinek i wierzę, że proroctwo Olka było skierowane do mnie. Czuję, że Pan Bóg tchnął we mnie nowe życie i chciałbym poczuła się przez Niego zauważona. Na marginesie dodam, że dziś dzień moich urodzin. Nie spodziewałam się tak wyczesanego prezentu. Dzięki Wam za ten wywiad. Niesamowicie ważny, potrzebny, bo niestety wciąż za mało mówi się o homoseksualizmie w środowisku kościelnym. Brawo Olek za odwagę. Brawo Olek i brawo Ona za odwagę i dziękujemy Ci za to, że się do nas odezwałaś. No ja byłam super wzruszona, bo tak czekałam na... Tam już się pojawiały jakieś niebieskie spodnie, ale to był taki gwóźdź programu moim zdaniem, jeśli chodzi o to świadectwo, o ten tak odcinek. Tak ważne jest, żeby robić to, do czego Bóg nas posyła i wzywa, bo jak widać nawet najbardziej taka sytuacja jak pomidory i niebieskie spodnie żenujące poznanie może być czymś bardzo ważnym w życiu na przykład tej dziewczyny, która napisała do nas to świadectwo. Tak, tak. Bóg naprawdę potrafi działać przez różne rzeczy, a ten komentarz był z 19 lipca, czyli dzień po moich urodzinach. Także bardzo też mnie to ucieszyło, że świętujemy razem prawie, że... No i co? I błogosławimy Ci. Tak, błogosławimy i pozdrawiamy. A ja chciałam tylko dodać, że jesteśmy dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody. I jeszcze do tego jest z nami dzisiaj Kasia, więc będziemy tak patrzyły troszkę w bok i się uśmiechały, to więc nie dziwcie się, że ktoś tam do nas macha, czy się uśmiecha. Kasia, to może jest po prostu... się na chwilę, co? To jest po prostu Kasia. Chodź. Na chwileczkę tylko. Ale nie. Zajrzyj po prostu tylko na chwileczkę i pomachaj. Pokaż się. Jeszcze kawałek go cię nie widać. Jeszcze trochę głowy. Także jest dzisiaj z nami nasza Kasia. Nasza Kasia, czyli makijażystka, ale też nasza dobra dusza tego programu i tak. Osoba, która nas bardzo wspiera duchowo. I zawsze my nagrywamy same we dwie i jesteśmy przyzwyczajone do samej kamery, a dzisiaj jest Kasia, więc mamy taki trochę tutaj rozjazd wzroku. Ale cieszymy się, że Kasia się trochę tutaj także pojawia. To jest taka nasza mała wspólnota rakietowa. Jeszcze dzisiaj chcemy też pozdrowić Roberta i Wiolkę, bo się za nas modlą. I może powiemy od razu, że mieli też takie poznanie, że widzą ogórka. Więc były już pomidory. Tak, ale... Co będzie z tym ogórkiem, to zobaczymy. Co ciekawe, wczoraj jedna pani do ciebie podeszła i powiedziała, że teraz tak. Nie będziemy widzieć pomidorów, tylko ogórki. A i też ją serdecznie ogórka. Pozdrawiamy, bo ona nas też ogląda. Także prawdopodobnie to, co powiedziałaś, kochana, to było prorocze, więc... Tak, jeżeli ktoś z Was identyfikuje się z poznaniem ogórka... Niech da znać. Śmiejemy się z tego, ciekawe. Żartujemy sobie, ale wydaje mi się, że Pan Bóg na pewno coś ma. Tak, jakąś niespodziankę w tle. Tak, bo nawet jak my się wygłupiamy, to i tak Bóg jest w stanie przerobić to na jakieś błogosławieństwo. No dobra, to teraz Ty czytaj następne.
Dominika napisała do nas tak. Szczęść Boże. Chciałam złożyć świadectwo dla oddania Bogu chwały i dla wzmocnienia Ciebie. Podczas modlitwy wstawienniczej powiedziała, że Pan Bóg pobłogosławi moje finanse, że jakiś przypływ gotówki będzie, czy jakoś tak. Otóż dostałam wzrost pieniążków za odliczenie roczne mieszkania, gdzie normalnie zawsze musiałam nadpłacać. Dziś przyjechała do mnie moja mama i również Pan Bóg pobłogosławił mnie przez ręce rodziców. Niech Bóg będzie uwielbiony w sercu moich rodziców, niech błogosławi również Twoje sprawy. Raz jeszcze Bóg zapłać za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Tak, tak, to była modlitwa stawiennicza przez telefon, bo Dominika mieszka w Austrii. I miałam takie strasznie silne przekonanie, że Bóg chce jej pobłogosławić finansowo, więc jej to powiedziałam, chociaż miałam duże wątpliwości. Czy to sobie tego nie wymyśliłam? Okazuje się, że na szczęście nie. Zresztą Bóg chce Wam błogosławić finansowo. O tym mówiłam jakiś czas temu na spotkaniu wspólnoty Boży Pokój. No i jest też o tym odcinek na kanale. Dziękujemy Ci, Dominiko, za to, że potwierdziłaś. I pozdrawiamy serdecznie. Teraz będzie świadectwo Ani. Witaj, Karolinko. W głębi serca poczułam, aby do Ciebie napisać, bo bardzo mnie poruszyło to, co robisz i czym obecnie się zajmujesz. Zupełnie przez przypadek natknęłam się na Twój kanał Uboga Podcast. Zaczęłam oglądać filmik Kobieta Rakieta. Odcinek był o tym, jak Bóg załatwił ubrania, kosmetyki i pralkę. Po obejrzeniu tego odcinka nie mogłam dojść do siebie. Zupełnie mnie to pochłonęło i zaczęłam przysłuchiwać te podcasty jeden po drugim. Jestem zafascynowana każdym podcastem, ponieważ jakoś dziwnie rezonują w moim sercu. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Oglądam mnóstwo różnych konferencji i miałam jakieś przemyślenia, ale to jest jakaś petarda. W zasadzie to, o czym mówiłyście z Moniką w tym filmiku, to niemalże opis mojego życia. Od najmłodszych lat czułam się nieważna. Gdy coś mówiłam, to moi słuchacze zawsze mi przerywali, wtrącali swoje wypowiedzi, tak jakby mnie zupełnie nie było w tej konwersacji. Z takim poczuciem niskiej wartości weszłam w związek małżeński, który się rozsypał. Czułam się i w zasadzie byłam traktowana jak mała, niedojrzała dziewczynka. Odeszłam od mojego męża, bo nie mogłam już tego wytrzymać. Oczywiście zły szybko wykorzystał tę sytuację, ponieważ podsunął mi mężczyznę, który traktował mnie jak królową. Jak się domyślasz, weszłam w ten związek. Niestety po jakimś czasie czar prysł i zaczęły się problemy w naszych relacjach, spowodowane m.in. przez mojego byłego męża, który non-stop mieszał w moim życiu. Ten trudny okres niekończących się kłótni, przemocy fizycznej trwał prawie 10 lat. Mężczyzna, z którym się związałam, okazał się przejawiać cechy narcystyczne. Nie jest to oczywiście zdiagnozowane, ale jego zachowanie wszystko na to wskazywało. Cała uwaga musiała być skupiona na nim. W zasadzie to, co robiłam i mówiłam, było nie tak. Chyba wszystko to, co robiłam i mówiłam, było nie tak. Przypisywał mi winę o niemalże wszystko. Czułam się okropnie. W tamtym czasie doszło do mojego nawrócenia. Jak szalona słuchałam wszystkiego, co dawało mi pokarm duchowy. Tak strasznie czułam głód Boga. Nie mogłam przyjmować Eucharystii, ponieważ żyłam w grzechu. W sierpniu 2021 postanowiłam powierzyć swoje życie Maryi poprzez uczestnictwo w rekolekcjach Oddanie 33. Po tygodniu modlitwy, dosłownie jakby ktoś wyciągnął mnie z tego życia. W ciągu tygodnia zabrałam dzieci, córkę z pierwszego małżeństwa i syna z kolejnego związku, wyprowadziłam się z niego i zamieszkałam w moim starym mieszkaniu. Po przeprowadzce poczułam, że jestem u siebie i że zaczyna się nowe. Oczywiście odbyłam spowiedź z mojego całego życia, co dało mi nowe siły. Po przyjęciu Eucharystii czułam drżenie w całym ciele i niesamowity ścisk w gardle. Dziwne to było bardzo, niesamowite doświadczenie. Konsekwencją mojego dawnego życia jest choroba mojej córki. Maja zmaga się z zaburzeniami odżywiania już ponad 2 lata. Ten okres był trudnym doświadczeniem, ale po przesłuchaniu Twojego kolejnego podcastu dosłownie mnie oświeciło, że mogę te trudności oddawać Bogu. Dosłownie każdy żal, każdą urazę czy jakąkolwiek trudność. Oczywiście już też to wiele razy słyszałam podczas słuchania różnych konferencji, ale gdy to wyszło z Twoich ust, to mnie te słowa mocno dotknęły. Przepraszam, że się tak rozpisałam, ale czuję teraz, jakby te zdania ktoś mi kazał napisać. Muszę już kończyć, bo zaraz utopię się we własnych łzach. Nie mogę powstrzymać tego płaczu, który zaczął się po przesłuchaniu odcinka Księża Przepraszali, ludzie płakali. Twoje świadectwo uzdrowień na rekolekcjach. Ten obraz serca tak mnie mocno poruszył, że zaczęłam pisać ten list i zalewać się łzami. Chciałam Ci to wszystko powiedzieć, bo czuję ogromną wdzięczność za to, co stworzyłaś. Każda kobieta, która czuje się poniżana w jakikolwiek sposób, powinna się dowiedzieć, że w Jezusie Chrystusie ma swoją tożsamość. Karolinko, tworzycie wspaniały duet z Moniką. Ta seria Kobieta Rakieta jest mega potrzebna, bo tworzą go wspaniałe kobiety, które same w sobie są chodzącą Ewangelią. Ściskam Was obie i z serca błogosławię i proszę o modlitwę, Ania. PS. Bardzo bym chciała się z Wami spotkać. Miejmy nadzieję, że taka będzie możliwość. Aniu, dziękujemy Ci za to świadectwo. I tak
pomyślałam sobie, że mogłybyśmy się za ciebie pomodlić, za twoją córcię. Obejdziemy schemat, jak zawsze. Duch Święty pokazuje, że coś chce dobrego zrobić. Więc pomodlimy się teraz chwilkę za ciebie i za twoją córcię. Panie Jezu, my cię prosimy, żebyś ty jeszcze bardziej wspierał Anię, żebyś odnawiał jej kobiecość, żebyś dodawał jej siły, żebyś oddawał jej odwagi. Ja już widzę, że Pan obdarowuje cię męstwem, takim męstwem, że nie będziesz bała się przeciwności, że nie będzie dla ciebie żadnych trudności, bo jesteś jakby schowana w sercu Jezusa. Ja nie wiem właściwie, czy ty też się tak nie modlisz w ten sposób, żeby Pan Jezus cię schował w swoje serce. I też w imieniu Jezusa Chrystusa niech Maja będzie zdrowa. Niech wszelkie problemy z odżywianiem odejdą od tego dziecka Bożego. My to ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa. I ogłaszamy wolność nad tobą i nad twoimi dziećmi. My błogosławimy tą rodzinę. Panie, my ogłaszamy wolność w tej rodzinie. My ogłaszamy Twoje błogosławieństwo, Twoje działanie i tylko Twoją moc. Amen. Amen. Też chciałam powiedzieć, Aniu, że bardzo trafiłaś w punkt tutaj z niektórymi stwierdzeniami. To, że każda kobieta, która czuje się poniżana w jakikolwiek sposób, powinna się dowiedzieć, że w Jezusie Chrystusie ma swoją tożsamość, to jest generalnie myśl, która mi przyświecała na początku zakładania tego kanału i myślę, że też jak robiłyśmy kobiety rakiety, to trochę też nam o to chodziło, żeby te kobiety pozbierać, żeby one faktycznie zobaczyły, że Jezus się chce o nie zatroszczyć i że zależy mu na tym, jakie one będą miały przyszłość, o tym, żeby o siebie dbały, o tym, żeby siebie kochały, żeby walczyły też o siebie i o swoją rodzinę, żeby potrafiły stawiać granice i że to nie jest nic złego, czyli to wszystko, co mówimy wam w kolejnych odcinkach. Więc no, ja jestem po prostu wzruszona, że kolejne takie osoby, które do nas przychodzą, że Bóg je jakoś tak przyciąga, no bo tutaj pisze Ania, że różne konferencje słuchała, ale że tutaj ją jakoś bardziej przyciągnęło. Bo myślę, że to nie jest kwestia tego, że ten kanał jest jakiś bardziej namaszczony, czy jakiś bardziej mądry, tylko po prostu, że Bóg tutaj zbiera tę armię kobiet, którą mam wrażenie, że jeszcze będzie chciał gdzieś wysłać. W kosmos. W kosmos? Tak, tak. Ale to, że chcecie się z nami spotkać i też od wielu osób dostajemy takie wiadomości, od wielu kobiet, że chcą się z nami spotkać, no to taki jest nasz plan i też my bardzo chcemy się z wami spotkać, żeby może coś razem stworzyć, coś wymyślić, albo po prostu ze sobą pogadać, się powspierać nawzajem, razem pomodlić. I przepraszam, ale muszę to wtrącić, że bodajże 21 sierpnia mamy spotkanie na Zoomie dla naszych patronów z Patronite'a oraz innych wspierających nas finansowo nasz kanał. Na tym spotkaniu będzie Monika, będę ja, będzie Kasia, która wam się na chwilę pokazała. Będzie Robert. Będzie Robert, który nas wspiera technicznie i czasem odpowiada na maile. Więc będzie szansa, żeby się trochę lepiej poznać, ale też na tym nie będzie koniec i mamy nadzieję, że jak trochę odłożymy do skarbonki, to uda nam się zorganizować spotkanie na żywo i spotkanie dla każdego, nie tylko dla naszych patronów, ale w ogóle taki zjazd kobiety rakiety. Więc docelowo takie są nasze marzenia. Tak, mamy nadzieję, że też marzenia Ducha Świętego, które w nas realizuje. No to następne świadectwo. Aleksandra napisała do nas. Cześć, witajcie. Odsłuchałam wasz wczorajszy filmik Kobieta Rakieta. Czuję, że Pan przez was powiedział o mnie, tutaj podany dokładny czas, o kobiecie posiadającej tratwę i o zapychaniu ludźmi braku miłości. Jak również za chwilę później o samotnej kobiecie i mężczyźnie i zmiany patrzenia na miłość z bardzo eretycznego na czystą miłość. Dziękuję wam z całego serca i Panu za wskazanie ścieżki. Tak, ja pamiętam to poznanie. Tam chodziło o to, że ktoś zabiera na tratwę swoją
więcej ludzi niż tak naprawdę potrzeba, tak? Że, niż ta tratwa jest w stanie unieść. Że jakby ja tak, jeżeli dobrze pamiętam, że to chodziło właśnie o taką pustkę zapychanie emocjonalną zapychanie tej pustki różnymi relacjami, które może niekoniecznie są tego warte. Niekoniecznie są dobre. Dziękujemy Ci bardzo za to potwierdzenie, bo to było dość takie dziwne poznanie i tak nie do końca byłam pewna, czy ja sobie to wymyślam, czy to faktycznie Duch Święty objawił aż tyle szczegółów i tyle rzeczy. No i potwierdziłaś nam to, że jednak to było działanie Ducha Świętego, więc bardzo Ci dziękujemy i pozdrawiamy, błogosławimy. Tak. I wierzymy, że Pan będzie naprawdę przemieniał Twoje poczucie kochania w taki dobry, czysty, Boży sposób. Bardzo Wam dziękujemy, jeżeli potwierdzacie te poznania, bo tak jak mówimy, my często mamy takie poczucie zażenowania, kiedy mówimy różne rzeczy, bo czasem no, nie mamy 100% pewności, że to jest z Ducha Świętego, a nie od nas, więc jeżeli potwierdzacie coś takiego, no to też nas wspieracie w tym, żebyśmy się budowały w naszym darze prorokowania, więc no, bez Was my nie będziemy w stanie tego robić, bez Waszych potwierdzeń, więc cokolwiek tam usłyszałeś do siebie i gdzieś tam ukrywasz, to prosimy, nie ukrywaj, tylko wysyłaj do nas wiadomości. Tak. I bardzo dziękujemy za te, które przesyłacie jeszcze raz. Teraz będzie świadectwo Anny. Dziękuję. Odsłuchałam odcinek o przemocy. Niesamowite jest to, że wczoraj u Was na kanale, a potem jeszcze w kościele usłyszałam, że jestem dla Boga najważniejsza. Chciałabym bardzo odnaleźć taki spokój i nawiązać relacje z Bogiem. Całe życie byłam, jestem religijna, ale tak naprawdę nie mam z Nim relacji. Wierzę w te kłamstwa, że On nas karze za zło, że jest sędzią przede wszystkim. W tym roku byłam pierwszy raz na spotkaniu z Marcinem Zielińskim. Potem trafiłam na rekolekcję odnowy w Duchu Świętym. Ciągle szukam drogi do Niego. Słuchałam dziś świadectwa Moniki na Twoim kanale i tak jak ona też zaczynałam od rodziny Brett. I tak jak ona miałam chwilowo poczucie uspokojenia. Miewam zresztą tak cały czas. Coś się dzieje na chwilę, a potem idę w codzienność i wraca lęk. Jeśli możesz, pomódl się za mnie, abym go odnalazła, by potrafiła mu się oddać i zaufać, bym poczuła się godna, by lęk odszedł, a zagościł we mnie pokój. Pozdrawiam, Ania. 46 lat dopisała. Dziękujemy Ci, Anno, za tę historię. Oczywiście będziemy się za Ciebie modlić. Modlimy się często za osoby, które nas oglądają i też no my przeszłyśmy chyba podobną drogę, nie? Tak. Od takiego życia w totalnym lęku do zaufania. Zresztą no, cały czas jesteśmy w procesie tego zaufania Bogu. Myślę, że całe życie będziemy w tym procesie. Ale to jest tak, że Bóg właśnie lubi proces i też nie każe nam często zaufać tak od razu na 1000% w jakiejś strasznej rzeczy, tylko pokazuje, że nas wyciąga z coraz większych rzeczy. Więc jeżeli masz taki problem z zaufaniem, no to może zacznij od czegoś mniejszego po prostu. I zaufaj Bogu w jakiejś drobnej rzeczy i zobacz, że jest okej i że ten lęk nie był potrzebny. I później po prostu zwiększaj. No tak jak mówi słowo, tam gdzie jest lęk, tam nie ma Boga. Tu nam Kasia podpowiada bardzo dobre rzeczy, że to jest trochę tak, jak pływasz na przykład na basenie i cały czas trzymasz się krawędzi. I musisz w końcu się tej krawędzi puścić, bo inaczej no, nie popłyniesz i cały czas będziesz jedną ręką się odpychać, a drugą machać. Słuchajcie, bo to chodzi o to, że jak się uczysz pływać na basenie, no to pływasz na przykład z deską, tak? Taką tą styropianową. No i pływasz i w końcu ktoś, kto cię uczy pływać, mówi: zacznij pływać sama. I jest ten lęk przed puszczeniem tej deski, ale jak się odważysz i zaczniesz płynąć, z tego wypływa radość. Bo przekroczyłam pewne swoje granice, tak? Swojego strachu, swojego lęku przed wodą, przed tym, że nie wiem, utopię się i przed najgorszymi rzeczami tego świata, które mam w głowie w tym momencie, ale jak odstawiam tą deskę i zaczynam pływać, to wszystko mija, czuję radość, szczęście, spokój, tak? Bo płynę, nauczyłam się czegoś nowego. To też mi się wydaje, że jeśli chodzi o zaufanie, no to trzeba zaryzykować, po prostu postawić ten pierwszy krok. Może jest jakaś rzecz, o którą bardzo się boisz? I boisz się, że jeżeli oddasz ją Bogu, to tam się coś złego stanie, że ta jego kontrola będzie zła.
Więc może wybierz jakąś taką rzecz i po prostu oddaj ją mu i zobacz, co się wydarzy po jakimś czasie, bez takiego ciągłego wracania do tego i sprawdzania, tylko po prostu uznaj, że ta rzecz już jest oddana, jest pod jego kontrolą i ty możesz w tym czasie sobie odpocząć i przestać o tym myśleć. No i prawdopodobnie zobaczysz za jakiś czas, że nic wielkiego się nie stało, a może nawet nastąpiło jakieś duże pomnożenie. Tak, na pewno Pan Bóg z tego wyciągnie dobro i rozleje to błogosławieństwo nie tylko na Ciebie, ale i na Twoich domowników, na ludzi, którzy są wokół Ciebie, bo tak samo było u nas, jak coś tam zaczynałyśmy nowego robić, to było takie zawsze straszonko, że nam się coś, że coś nam się stanie, że coś nam się nie uda, że wszyscy będą się z nas śmiać, że to nie jest fajne, że to nie jest od Boga, że to nie jest od Ducha Świętego, że na pewno sobie takie to same wymyśliłyśmy. Konkretne straszonko, nie? Tak, bardzo konkretne straszonko, ale jak już stawiasz ten pierwszy krok, no przecież Bóg ma wszystko pod kontrolą, On cię nigdy nie zostawi, tak? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale jakby no musisz postawić ten pierwszy krok, bo jak tego nie zrobisz, nigdy się o tym nie dowiesz, tak jak mówiła Karolina, zaryzykuj po prostu, warto, naprawdę warto. Żeby zaufać Bogu, to trzeba Go poznawać i to jest bardzo ważne, czyli jeżeli nie czytasz Pisma Świętego i nie dowiadujesz się, jaki On jest, czyli nie dowiadujesz się, że jest zawsze dobry, zawsze uzdrawiający, zawsze współczujący w naszych słabościach i tak dalej, no to jest Ci trudniej zaufać, a jeżeli skupiasz się na poznawaniu Boga, to masz coraz większą umiejętność zaufania Mu. No to tak jakbym, nie wiem, ja poznałam Monikę i na pierwszym spotkaniu we wspólnocie Monika by mi powiedziała: wiesz co, pożycz mi 1000 złotych. No to byłoby trochę dziwnie pożyczyć Monice, bo może ona by poszła i już za tydzień by jej na spotkaniu nie było. Mogłoby Więc tak być. To jest oczywiste, że w relacji musimy najpierw kogoś poznać i później zaczynamy mu stopniowo ufać. To nie jest tak, że poznajemy jakiegokolwiek człowieka i nagle po prostu mu oddajemy cały swój majątek i w ogóle dajemy mu pin do karty kredytowej. Więc to jest normalne, to jakby nie można, myślę, podchodzić do relacji z Bogiem tak, jakby ona była oderwana od tych wszystkich innych relacji, które my posiadamy z ludźmi. To jest bardzo adekwatne, czyli najpierw musisz Go poznawać i patrzeć na to, że On jest dobry. Ja też bardzo chcę nagrać taką serię na kanał, ale to nie wiem, kiedy to się uda, o tym, jaki tak naprawdę jest Bóg, a nie jak Go sobie Go wyobrażamy. I pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, jak kiedyś przed jakimś nagraniem miałyśmy jakiś taki stres, że po prostu wszystko się zawali, nie? Że tam się bałyśmy, już nie pamiętam o co konkretnie, ale że to się nie uda, że tam komuś się nie spodoba, że wszyscy nas po prostu zjadą, czy coś takiego. I wtedy Ci Jezus powiedział, pamiętasz co? Dziewczyny, tyle razy już z Wami byłem, a Wy nadal macie takie wątpliwości. Tyle tak, razy ale, już Wam udowodniłem. Ale my wtedy byłyśmy właściwie w takiej, można powiedzieć, też rozpaczy, bo my nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić, czy my w ogóle robimy to dobrze, czy my robimy to źle. Niby już mamy jakąś relację z Bogiem, wiemy, że chcemy robić coś dla Niego. Wiecie, to się zawsze wszystko wiąże z takim ryzykiem, ale faktycznie, jak się nie pozna tego Boga, tym trudniej Mu zaufać. A to poznawanie też człowieka trwa. Bo to nie jest tak, że ja po miesiącu nawrócenia już po prostu super, wszystko ufam, oddaję Panu Bogu i w ogóle mam pewność, że wszystko się ułoży. Nie, tego Boga trzeba poznawać, słuchajcie, trzeba się zagłębiać w Jego Słowo, tak jak trzeba mówi Karolina. Trzeba z Nim doświadczać różnych rzeczy też. Tak. Bo to trzymacie nowy samochód w garażu i czekacie na to, aż on pewnego dnia będzie w stanie zawieźć Was do Nigerii. I teraz, no dobra, przesadziłam z tą Nigerią, bo tam chyba trzeba przez parę mórz przeskoczyć. No ale na promie, powiedzmy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To prawda, ale lepiej jednak byłoby zrobić tak, żeby ten samochód potestować. I najpierw sobie pojechać z Warszawy do Krakowa, potem pojechać, nie wiem, na Słowację, a potem dopiero wyruszać na jakąś inną wyprawę. Nigdy nam się nie uda ta wyprawa, jeżeli będziemy trzymać ten samochód w garażu i czekać, bo będziemy się bali, że mu się karoseria porysuje i coś tam się wydarzy. I pamiętam, znowu będę nawiązywać do tego mojego filmu ukochanego z młodości, Amelia, bo tam były takie słowa, taki pan, starszy pan, który malował obraz Renoira, Śniadanie wioślarzy, tam była dziewczyna ze szklanką
I on porównywał właśnie tę Amelię do dziewczyny ze szklanką, że ona się czuje taka krucha w swoim życiu. I powiedział jej takie zdanie, że moja mała Amelio, twoje kości nie są ze szkła, możesz się zderzać z życiem. I właściwie właśnie często tak jest, że nam się wydaje, że jak my już doświadczymy czegoś, czego się boimy, to już będzie koniec świata i to zderzenie po prostu nas zniszczy. Okazuje się, że właśnie nie i z tym Bogiem właśnie można próbować no wychodzić na te, wiecie, takie rwące morze. Ale to inna rzecz, która tutaj była, jak opowiadałyśmy o sobie, jak my się bałyśmy, to ja mam wrażenie, że my też kwestionowałyśmy swoją tożsamość w Jezusie. Czyli znowu wracamy do tematu tożsamości w Jezusie. Chodzi o to, że właśnie w momencie, w którym kwestionujesz, kim ty jesteś w Bogu, że jesteś córką, że jesteś przez Niego prowadzona, że wszystko jest pod kontrolą, to po prostu zaczynasz drżeć jak listek na wietrze, nie? I znowu wracamy do tego tematu, że mamy sobie przypominać, kim w Nim jesteśmy, że On nas doprowadzi tam, gdzie ma nas doprowadzić. Ugruntowanie tego dzieciństwa Bożego, że to jest tak bardzo ważne, że powtarzanie tego cały czas, że Pan Bóg jest moim tatą, że On ma nad wszystkim kontrolę. Że tak jak ziemski tata kochający, bo już jakby abstrahujemy od tych złych wzorców, on nigdy nie da zrobić swojemu dziecku krzywdy, tak? Że nawet jeżeli puści mnie, żebym się przewróciła i obiła sobie kolanko, to i tak potem podbiegnie, przytuli, pocałuje tą nóżkę, naklei plasterek, ale ja już będę wiedziała na przyszłość, że nie mogę zbiegać ze schodów, bo mogę sobie zrobić krzywdę, tak? Albo nie wiem, biec po chodniku szybko i wiedząc, że jak się potknę, to rozbiję sobie nogę, bo on może mi to powtarzać tysiące razy, a ja tego nie zrozumiem, dopóki tego nie doświadczę, tak? Ale to nie znaczy, że oddając się w zaufanie Bogu, od razu doświadczymy czegoś złego. No tak, nie. Bo to nie o to chodzi. Tylko to jest dobry ojciec, który nie chroni jakby nas w szklanej bańce, pozwala doświadczać życia i jego przeciwności, ale jest w nich z nami. I objawia się jego chwała właśnie przez to, że on nas wyciąga z takich czasem tarapatów, że trudno sobie wyobrazić, jak nas nie to z robi. Jednych wyciągnął. Tak. I zadziwił nas po prostu i pokazał taką niesamowitą chwałę, że na pewno o tym kiedyś opowiemy. Albo członkowie naszych rodzin. Myślę, że bardziej członkowie naszych rodzin, ja bardzo na to liczę. To teraz przeczytamy króciutkie świadectwo Beaty, która napisała tak. Hejka, byłam na ostatnim spotkaniu Fundamentu i prosiłam Cię o modlitwę wstawienniczą w sprawie mojego kręgosłupa. Pomodliłaś się i mniej boli. Dziękuję z serca. Krótko. Krótko i na temat. Chwała Panu. Bardzo się cieszymy z tego i dziękujemy Bogu za to, że po prostu się nie patyczkuje i załatwia uzdrowienie, jak są potrzebne. Amen. Witajcie, kochane. Obraz osoby samotnej może dotyczyć mnie. W ostatnim czasie mówiłam Bogu o tym, że tęsknię już za przytuleniem się w ramiona mojego męża, tak po prostu, by czuć się bezpiecznie. Bardzo podobny obraz mi chodził po głowie, o którym Ty mówiłaś, Karolinko. Dlatego przyjmuję to proroctwo z Panem Bogiem. Dziękujemy Ci, Kasiu, za to świadectwo piękne. Tak, może to też dla Ciebie jest ten obraz, który ja dostałam z tą limuzyną panieńską. Bo jak mieliśmy rekolekcję Rozpal parafię, to była taka sytuacja, że jedna osoba do mnie podeszła i prorokowała mi nadchodzące małżeństwo, po czym jeszcze rozmawiałam z Kasią i Kasia mi też powiedziała takie słowa zupełnie gdzieś tam w kontekście w rozmowie, a dlaczego ty się właściwie nie modlisz za dobrego męża? A ja mówię, nie no wiesz, bo tyle spraw jest, kurczę, tutaj do obmadlania, życie się toczy, ja tu nie będę o jakimś mężu myślała, w ogóle nie mam na to czasu. A Kasia tak bardzo takim przenikliwym wzrokiem na mnie spojrzała i powiedziała, ale dlaczego tego tak spychasz na margines? I to mnie po prostu tak przeszyło wtedy. No i poczułam, że chyba powinnam zacząć się modlić, ale wtedy jak wracaliśmy z Moniką i z jej mężem z tego spotkania do domu samochodem, to przed nami jechała limuzyna taka, którą się wypożycza na wieczory panieńskie i na niej taki wielki napis koniec wolności. Po prostu. Może to też jest dla Ciebie obraz. I nikt tego nie zauważył, tylko Karolina. No oczywiście. A napis był ogromny. No.
Także dziękujemy, bardzo się cieszymy. Ja pamiętam faktycznie to Poznanie z tą, do dzisiaj pamiętam bardzo mocno. Nie wszystkie pamiętam, a z tą męską, przytulająca się twarz kobiecy do męskiej koszulki, które trochę miałam wrażenie, że mnie ktoś posądzi jakieś perwersje, na szczęście do tego nie doszło. No to pamiętam do dzisiaj ten obraz, więc no, on żyje i wierzymy, że jest do ciebie. To teraz Ula. Gdy mówiłaś, Monika, o tej owieczce, to ja poczułam, że to o mnie. Popłakałam się, a potem była radość. Osoba samotna, o której mi mówiłaś, to mogę być też ja. W obecnej chwili jestem uczestniczką filaru wiary i zaczęłam być blisko Pana Boga. Modliłam się o męża, który by był wierzący i prosiłam Pana, aby mi go wybrał, bo nie chcę iść przez życie sama, a zarazem nie chcę zniszczyć relacji z Bogiem. Bardzo dotykają i poruszają mnie te świadectwa i modlitwa. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Ci, Uleńko, za to świadectwo. Każdy z nas jest taką Bożą owieczką, którą Pan znajduje w trudnościach, wyciąga z tarapatów, bierze na ramiona i spaceruje z nami. Tak jak kiedyś mówiłyśmy, każdy z nas był kiedyś w jakimś kanale. Tak. Nie wiem, czy widzieliście taki obrazek piękny, Praca Jezusa w praktyce. I polegał, znaczy obrazek, nie obrazek, tylko filmik. Polegało to na tym, że był taki rów i była owca i pasterz. No i ta owca tak skakała hopsa, 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 hopsa i wpadała w ten kanał. Szedł ten pasterz, wyciągał, a ona hopsa, hopsa i znowu wpadała. To jest praca Jezusa, więc każdy z nas jest taką owieczką i czasem właśnie niewiele musimy poskakać, żeby znowu wpaść w jakiś kanał. A piękną rzecz na Strefie Zero powiedział Michał Włodarczyk, że my tych szans po prostu do naprawiania się mamy niezliczoną ilość. On chciał to wtedy pokazać na przykładzie jajka i takiego biegu z jajkiem, nie? Że kiedyś w szkole to było, że się biegało z jajkiem na łyżce, a on sobie utrudnił i zrobił widelec, bo powiedział, że ma wrażenie, że w jego życiu to Bóg mu dał widelec. I zaczął wbiegać na scenę z tym jajkiem, no i ono się rozwalało, kolejne. I on powiedział, że chciał kupić kilka jajek w Biedronce, żeby nie zabrudzić sceny, ale w Biedronce sprzedawali tylko takie wielkie, wiecie, piętrowe te. I on powiedział, tak mi Bóg pokazał, że my mamy naprawdę bardzo dużo tych szans. Ale też powiedział o tym, że my w życiu rysujemy sobie błędny wykres naszych błędów i przez to się załamujemy. I teraz spróbuję Wam to tak ręką pokazać, że my sobie rysujemy na wykresie, że za każdym razem jak upadamy, to musimy wracać do początku. A to nie jest prawda, bo z Bogiem to nasze doświadczenie i rozwój jest zachowane. I my nie wracamy do początku, ale jesteśmy w tym samym punkcie, w którym się przewróciliśmy. Mamy się nie oglądać za siebie. Tak. Mamy patrzeć ani na boki, tylko mamy patrzeć przed siebie. Chciałabym nawiązać do jednego kwadransika ze słowem Marcina Zielińskiego. On opowiadał tam taką historię, że jako nastolatek chodzący do szkoły średniej miał w swojej szkole taką salę, takie miejsce, gdzie chodził, modlił się ze swoimi kolegami i prosili Boga o przebudzenie. O przebudzenie w Skierniewicach, o przebudzenie w Polsce i o przebudzenie w ogóle na całym świecie. Okazało się, słuchajcie, że odezwał się do niego jakiś pastor, który chciał zorganizować akurat w Skierniewicach, Pan Bóg mu pokazał, że ma to zorganizować, takie spotkanie ewangelizacyjne dla osób, które pójdą w świat i będą głosiły Jezusa. Marcin wtedy powiedział, że niesamowicie się wzruszył, bo oni z tego właśnie miejsca, w którym teraz będzie jakby, może nie szkolonych, jakby ewangelizowanych ludzi, którzy mają pójść w świat i głosić Ewangelię, oni z tego miejsca prosili Boga o to, żeby po prostu powstało to przebudzenie, żeby Duch Święty zaczął mocno działać z tego miejsca, żeby z tego miejsca po prostu rozszerzyła się ta chwała na całe Skierniewice i na całą Polskę. Nawiązywał też do tego, że Pan Bóg pamięta nasze modlitwy, pamięta nasze dobre uczynki i pamięta to, co dobrego zrobiliśmy, że jakby to zło nigdy nie przysłoni tego dobra, bo Bóg jest po prostu dobry i on zawsze będzie pamiętał to, co zrobiliśmy dobrze. I zawsze mamy możliwość poprawy. Z największego bagna może wyciągnąć nas Bóg, kiedy tylko do Niego zawołamy. Więc nieważne, co zrobiłeś, tak? Kiedyś mi się wydawało, jako małej dziewczynce, że
Pan Bóg na pewno nie wybaczy mordercy albo kogoś, kto kogoś zabił. I kiedyś oglądałam taki program w telewizji o ewangelizowaniu więźniów i tam był taki ksiądz, który powiedział, że ktoś, kto w taki sposób myśli, nie przytoczę tego może, że po prostu nie jest miłosierny, że jakby Pan Bóg jest w stanie wybaczyć nie takie grzechy, że jakby to nie jest grzech, który po prostu dyskwalifikuje mnie na całe życie. Ja się mogę z tego nawrócić i żyć w Bogu, tak? Osobiście znam faceta, który siedział w więzieniu i jest niezwykle uduchowiony teraz i głosi Ewangelię, więc jakby takie myślenie, że zrobiłam coś tak strasznego, z czego już nie mogę się nawrócić, jest błędem i kłamstwem diabła, tak? Bo diabłu zależy na tym, żebyśmy się nigdy nie nawrócili. A Pan Bóg do końca będzie za nami chodził i do końca będzie próbował nas wyciągać z tych tarapatów, które sami weszliśmy, się wpędziliśmy, i On nigdy z nas nie zrezygnuje. No, ja się strasznie wzruszyłam tym odcinkiem i tym, jak sobie wyobraziłam te dzieciaki z gimnazjum chyba, tak? Czy z liceum? To liceum. Z liceum, które modliły się na przerwie i które jakby... Tak jakby, że Bóg to widział, coś tak, co mogło być tak drobne, że oni to właśnie jest coś niezwykłego, Karolina, w tych czasach. Wyobraź sobie, że nastolatkowie spotykają się, nie wiem, w toalecie, na modlitwie, czy gdzieś w jakimś pokoiku. Mhm. Oni raczej wychodzą, żeby się schować i zapalić papierosa, albo pośmiać się, powygłupiać, pogadać, tak? No, to jest nadzwyczajne, bo ja jestem akurat w wieku mniej więcej Marcina i ja w moim liceum to takie głupoty miałam w głowie, że po prostu nie będę wam opowiadać. Więc to jest nadzwyczajne, nie? Tak, ale chodzi mi też o sam fakt, że to jest coś tak drobnego. Pan Bóg do tego powrócił po tylu latach, zobaczcie. On wynagrodził to, tak, wynagrodził tą wierność, że to nie było pokazane im od razu, tak? Zobaczcie, to jest po tylu latach i Pan Bóg to pamiętał i Pan Bóg to pokazał po raz kolejny, że jest wierny, że jest dobry i pamięta i nigdy nie zapomina, jest niezmienny w swoim działaniu, niezmienny. I czy ja będę lepsza, czy ja będę gorsza, on będzie mnie tak samo kochał. To nie znaczy, że mam pójść w grzech, tak? Ale że mam mieć tą nadzieję, mam mieć tą świadomość, że to, co było za mną, tego już nie ma, to jest wymazane, bo po spowiedzi świętej jest to po prostu wymazane. Tego nie ma, ja się nie muszę oglądać za siebie i patrzeć na to, jaka byłam niedobra kiedyś. Ważne jest teraz tu i teraz, mamy żyć tu i teraz, tak jak Pan powiedział, że jestem. Nie, że byłem, nie, że będę, tylko jestem, tak? Jestem tu i teraz i bądź ze mną tu i teraz, zapomnij się na chwilę, bądź w mojej obecności, bo teraz się liczy. Nie za chwilę albo nie to, co było wcześniej, tylko liczy się teraz. Wiesz, ale też chodzi mi o to, że w ogóle takie słowa mi teraz chodzą po głowie, że a Pan, który widzi w ukryciu, odda Tobie i jakby... Tak sobie wyobrażam, że taka modlitwa na przerwie, no to nie jest jakieś takie wielkie wydarzenie, które po prostu robisz, żeby ktoś się zobaczył, tylko to jest po prostu, ty chcesz to dać Bogu i koniec, to jest takie szczerego serca. Oni się chowali w jakimś właśnie pokoiku, tak jak jest w słowie, że zamknij się w swojej izdebce, tak? Oni chcieli to robić po prostu tylko dla Pana, nie mieli innej perspektywy. No właśnie i też tak sobie myślę o tym, że nawet jeżeli robisz coś naprawdę drobnego, nie wiem, pomogłeś komuś, dałeś mu, nie wiem, 2 złote, bo więcej nie miałeś, czy nie wiem, czy komuś podałeś, otworzyłeś furtkę jakiejś starszej pani. To są takie rzeczy, które naprawdę Bóg widzi i on ci ich nie zapomina. I naprawdę nie minimalizujmy tego dobra, które robimy. To ja chciałabym wam przytoczyć taką historię z dzienniczka siostry Faustyny, jak ktoś zapukał kiedyś do zakonu późnym wieczorem, to chyba była zima. Siostra Faustyna akurat otworzyła drzwi i zobaczyła tam strasznie brudnego, starszego człowieka, który poprosił ją o miskę zupy. Więc ona go zaprosiła do klasztoru, poprosiła, żeby usiadł, nałożyła mu talerz zupy, ten człowiek zjadł, podziękował i wyszedł. Po czym przybiegły do niej wszystkie siostry, zaczęły na nią krzyczeć, że dlaczego ona późno w nocy wpuszcza kogoś nieznajomego do zakonu, przecież to mógłby być złodziej, jakiś morderca, mógłby im zrobić krzywdę. No co siostra Faustyna powiedziała, że dla niej to było po prostu naturalne, że człowiek poprosił ją o jedzenie, więc no jak ona mogła mu odmówić, tak, posiłku. I słuchajcie, później za jakiś czas miała widzenie, czy po raz kolejny ten człowiek zapukał i ona w jego twarzy zobaczyła twarz Chrystusa. To był Jezus.
To był po prostu Jezus, który przyszedł w przebraniu takiego człowieka, który był stary, brudny, być może śmierdzący, nie wiem, a ona po prostu z miłością wpuściła go, dała mu jeść i nie analizowała tego, tak? Dlaczego tak się wydarzyło, tylko dopiero siostry jej uświadomiły, że to mogło być niebezpieczne. Ona po prostu otworzyła drzwi Jezusowi i nakarmiła samego Chrystusa. Dlatego tak jak mówisz, otwarcie takiej furtki babci, która być może to też jest Chrystus. Znaczy wszyscy zawsze jesteśmy Chrystusami. Jeśli coś robimy dla kogoś już dobrego, to robimy to dla Niego, już tak? Już zahaczyliśmy o twórczość Koterskiego. Tak. Tak, tak, no chodzi o to, że Bóg Ci to pamięta i właśnie będąc w tym stanie wzruszenia po odcinku Marcina Zielińskiego włączyłam niechcący zupełnie transmisję z rekolekcji z ojcem Baszoworą i on dokładnie w tym momencie powiedział: Pan Bóg pamięta wszystkie Twoje modlitwy. I to już po prostu mnie rozwaliło całkowicie, że tak to zostało przypieczętowane. Ale może przejdźmy do tak, świadectwa Noemi. Noemi. Przyjmuję dla siebie obraz kobiety, której Jezus daje białą, wyprasowaną sukienkę i wianuszek. W momencie, kiedy padły te słowa, właśnie prasowałam, a chwilę przed, zawieszając bluzkę, spojrzałam na białą sukienkę, którą chcę założyć niedługo, składając prywatne śluby i przyjmując Jezusa jako jedynego mężczyznę mojego życia. Jakie to wspaniałe! Ciąg dalszy poznania, które mówiła Karolina, też jest o mnie, ponieważ żałuję relacji, w której byłam. Przyjmuję już kolejne słowo od Pana o odnowieniu czystości. Jest to dla mnie potwierdzenie drogi, którą wybrałam. Dziękuję Wam. Tak, ja to pamiętam, to był odcinek o seksie i tam miałyśmy poznanie właśnie zakładania komuś tej białej sukienki i ja miałam takie jakby poznanie, interpretację do Twojego poznania, że to jest ktoś, kto żałuje jakiejś przeszłości, nie wiem, związkowej lub seksualnej, że zrobił coś za dużo i teraz chciałby to jakby odzyskać, tą swoją czystość. No jest możliwość cudownie. Czystości z odzysku, jakby Pan Oczywiście. Daje tą możliwość, tak? Ale to jest wspaniałe, naprawdę dziękujemy Ci bardzo za ten komentarz. To jest niezwykle budujące i pokazuje, jak Pan niesamowicie działa, jak bardzo Cię kocha. Bo to jest takie mega intymne i osobiste. Pozdrawiamy Cię, błogosławimy i bardzo dziękujemy za ten piękny komentarz. Czytam teraz świadectwo Ani. Hej, chciałabym złożyć świadectwo uzdrowienia. Od miesiąca, czyli od 34 tygodnia ciąży, zmagałam się z bardzo, bardzo silnymi bólami miednicy i spojenia łonowego. Wcześniej też był ból, ale ostatni miesiąc wyłączył mnie całkowicie z życia. Nie mogłam robić już nic bez bólu. Bolało chodzenie, podnoszenie nogi, żeby założyć buta, siedzenie, wstawanie, kucanie, dosłownie wszystko. Bolało nawet po całonocnym wypoczynku, a wstanie z łóżka było bardzo trudne i nieraz powodowało łzy. Dziś trzeci dzień z rzędu budzę się bez bólu spojenia. 3 dni temu pomodliłam się z wiarą o uzdrowienie i od tamtej pory nie mam już tak, jak miałam. Boli tylko pod koniec dnia, jak się napracuję, ale już nie tak, jak było do tej pory. Chwała Panu. Wierzę, że to Jezus mnie uzdrowił, żebym miała łatwiej podczas porodu, który już w każdej chwili może nastąpić. Po ludzku nie zadziało się nic, co mogłoby sprawić, że to przejdzie. Wczoraj dałam radę pojechać z psem nad jezioro i zrobić zakupy i sama je przynieść. Nie powiem, że to było komfortowe, bo to jednak 39 tydzień ciąży, ale nie było już tak bardzo boleśnie jak do tej pory. Nie czuję już takiego bólu podczas obracania się z boku na bok w nocy, czy podczas rozkroku, albo podnoszenia nóg z ziemi przy każdym kroku. Dziękuję Ci, Jezu. A wiemy skądinąd, że Dzidziuś już się narodził u Ani, więc bardzo gratulujemy. Gratulujemy Ci, Aniu, błogosławimy dzieciątko Ciebie, Twojego męża i życzymy samych wspaniałości. Ania nadesłała nam jeszcze jedno świadectwo. Tak, i to ja świadectwo dotyczy szalonego kota, które nas bardzo wzruszyło wbrew pozorom, chociaż brzmi to tak na pozór śmiesznie, ale wcale śmieszne takie nie jest. Bo Ania Cię prosiła o modlitwę w sprawie kota, który strasznie przeszkadzał w domu, kiedy ona była w ciąży i tam chodził, siusiał, drapał, skakał, próbował uciekać, robił... Był skrajnie uciążliwy. Dziękuję, tak, Pani Suflerko. Tak, był skrajnie uciążliwy i to jest naprawdę słowo bardzo delikatne. Trudności wynikały z tego, że Ania już była dosyć wysoko w ciąży i po prostu martwiła się, co będzie, jak dzieciątko się urodzi, skoro kot po prostu tak dokazuje.
I bardzo chcieli po prostu oddać gdzieś tego kotka albo zrobić z nim, może nie tyle co oddać, tylko szukali rozwiązania. I ona mnie poprosiła w tym momencie o modlitwę. I ja po prostu nie pomodliłam się za kota, tylko pomodliłam się: Panie Boże, proszę, żebyś rozwiązał tą sytuację, no przecież zaraz Twoje dziecko, które Ty stworzyłeś i ukształtowałeś w jej łonie, przyjdzie na świat, no przecież nie może w takich warunkach być z tym kotem, tak, w jednym jakby mieszkaniu. Ty pamiętam, że się tak zdenerwowałaś w ogóle, że i tak, ja w ogóle się obruszyłam bardzo na tego kota, że jak to w ogóle, jak to może tak być. Po czym Ania napisała: Dzień dobry Moniko, dziękuję za modlitwę, problem z kotem został rozwiązany. Zaopiekowała się nim fundacja, która pomaga zwierzętom. Pan Bóg zdjął z nas ten ciężar, nie mogliśmy zrobić nic po ludzku, bo kot po prostu cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. Ale sama się do nas zgłosiła osoba, która zaoferowała pomoc i kotek teraz mieszka u niej. Ciąg dalszy świadectwa. Pani, która zaopiekowała się kotkiem, okazało się, że jest świeżo nawrócona. Zaproponowała Ani po porodzie, już jak dzieciątko będzie troszkę większe, spotkanie na kawę i wspólną modlitwę. Więc jakby Pan Bóg nie zatrzymał się tylko i wyłącznie na kocie i na jego problemie, zahaczył również o panią, która zaopiekowała się kotem. A też Ania opowiadała, że bardzo dobry to jest dom dla tego kota. W sensie to nie było tak, że tak. Bóg się zatroszczył tylko o ludzi, ale zatroszczył się też o dobrostan tego kota. Tak. Bo to jest pani, która chyba bardzo dobrze potrafi się zajmować kotem z zaburzeniami psychicznymi. Tak, więc, jakkolwiek to brzmi. Więc no, zaopiekował się rodziną Ani, o panią, która zajęła się kotem i również tym kotem, który potrzebował, od którego w ogóle wyszedł cały problem, tak? Także Pan Bóg jest większy od wszelkich problemów ze zwierzętami, z ludźmi, z wszystkim, co nas otacza. Ale wiesz co, ja jeszcze chciałam powiedzieć na przykładzie tej opowieści twojej o tej modlitwie za Anię i sytuację z kotem, że jest coś takiego jak taki twórczy gniew, który czasami nastraja nasze serce do tego, żebyśmy szczerze się pomodlili. I to nie chodzi o takie modlitwy, że ja teraz będę Bogu coś wyrzucać, chociaż też są takie modlitwy, takie po prostu szczere. Ale pamiętam, że ty się tak zdenerwowałaś, że w ogóle co to za sytuacja, żeby kot komuś takie manewry wykonywał. Tak, wiecie, i powiedziałaś: Boże, zrób coś z tym kotem, pamiętasz? Tak, ale moje też zdenerwowanie wynikało z tego, że ona już po prostu jest tak zmęczona tym zwierzakiem, że ona już jest tak rozdarta, że nie wie, co zrobić w tej sytuacji. Zaraz pojawi się nowe dzieciątko i ja tak sobie myślę: Boże, jak to jest w ogóle możliwe, że Ty dopuszczasz do takiej sytuacji? Zrób porządek z tym kotem i koniec. No nie ma w ogóle tutaj żadnej innej perspektywy, tak? I widzisz, to była krótka, konkretna modlitwa, tak, która poskutkowała. I od teraz przypomina mi się taka sytuacja z naszej konferencji Rozpal Parafię, jak się modliliśmy wstawienniczo wieczorem za ludzi. Ja miałam już tak gardło zmęczone, bo cały dzień tam śpiewaliśmy, że mnie strasznie coś drapało w gardle i w ogóle nie mogłam mówić. I zaczęłam kaszleć i w ogóle musiałam się szeptem modlić. I byłam taka zdenerwowana, że kurczę, no to jest modlitwa wstawiennicza, nie będę szeptem, bo ja muszę tutaj konkretne rzeczy wykonywać, nie? I była taka Ula nasza, która się od razu ze mnie zaczęła modlić, że tam, o Boże, tam niech odejdzie ta chrypka i tam niech odejdzie ten ból gardła. I nic się nie stało, nie? Nic nie pomogło. Ale później, jak już skończyłam się modlić i było uwielbienie, to ja cały czas tam pokasływałam, a Ula stała obok mnie. I tak się zdenerwowała i mówi: W imieniu Jezusa, chrypoty, po prostu wynoś się z tej Karoliny! Tak krzyknęła. I od razu przeszło, nie? Amen. Więc... Bo ze złem się trzeba rozprawiać po prostu... Konkretnie. Konkretnie, a tak, nie go muskać. Ze świadomością właśnie tej tożsamości w Jezusie, o której mówiliśmy, że mamy prawo do tego, żeby to wywalać. I w ogóle dlaczego, ona powiedziała: dlaczego ty przeszkadzasz temu stworzeniu Bożemu? Nie masz do tego prawa, wynoś się. I od razu problem został rozwiązany. A i jeszcze chciałam wam powiedzieć, mam cały czas takie silne przekonanie, że jeżeli macie problem z finansami, to wyrzekajcie się ducha ubóstwa. Tak, to jest świeże odkrycie Moniki z naszej wczorajszej przejażdżki samochodem. Tak. No, może coś o tym ponagrywamy kiedyś. Może kiedyś wam o tym opowiem, ale teraz mam takie silne przekonanie, że komuś z was to jakby naświetli sytuację, w której się znajdujecie. Wszystko, co was złego w życiu spotyka, możecie się tego w imieniu Jezusa wyrzekać i nie pozwalać złemu na wchodzenie w te miejsca i mieszanie tam, gdzie nie potrzeba. Bo my mamy tożsamość w Chrystusie, mamy obiecaną obfitość życia w łasce i duchowej, i tutaj na ziemi. I jakby on nie ma prawa nam niczego odbierać.
W sensie zły duch. Amen. Amen. Tak, w sensie zły duch. Bóg ma prawo, ale raczej nie chce. Bóg nam niczego nie odbiera, raczej daje w nadmiarze. Tak, tak. Więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym już regularnym odcinku Kobiety Rakiety. A muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj byłam tak odpalona w stronę odpoczynku, że przepraszam Was za moje nieskładne mówienie i czytanie, ale musicie nam wybaczyć, bo to jest po prostu przepięknie, cudownie i człowiek ma ochotę się położyć i po prostu przespać. Po prostu zielony żoliborz. Nie będę kontynuować tego cytatu, ale to jest piękny, zielony żoliborz. I pierwszy raz nagrywamy na żoliborzu w plenerze, więc tak, no, Monika jest nadzieję, oszołomiona po prostu. Jest dla mnie za dużo bodźców i ptaszki, i dzieciaczki, i tu ktoś wierci, i tu ktoś zagląda, tu ktoś chodzi, także a wszystkich błogosławimy. Niech łaska Pana się rozlewa po prostu nie tylko na Żoliborz, ale na całą Warszawę, na całe województwo i na całą Polskę. Trzymajcie się, błogosławimy Wam i do zobaczenia. Pa! Pa!